Panie i Panowie Obywatele Polski. Chciałbym wam, przede wszystkim wam, zwracam się także do tych, którzy siedzą na sali, do pana marszałka, obiecać, że czas kłamstwa, nienawiści, czas alchemików nienawiści, którzy mówią o tym, że emigranci przynoszą pasożyty i pierwotniaki, a jednocześnie sprowadzają do Polski najwięcej pracowników ze wschodu. Ten czas się kończy. Chciałbym powiedzieć Polakom, że to już ostatnie momenty tego czasu. I stąd te wybuchy nienawiści na tej sali. I chciałem powiedzieć, jaka jest prawda. Pan premier jest jak Alicja w Krainie Czarów. On udaje przed wami, że coś załatwił. A prawda jest taka. Mówię to do wszystkich moich bliskich. Do wszystkich Polaków, którzy powstali rok temu, żeby pomóc Ukraińcom, że premier niszczy wasz dorobek, nie jest w stanie zrobić żadnej koalicji w Unii Europejskiej, żeby ochronić polskie interesy. Oni przegrali w Unii Europejskiej. Oni w innym miejscu powinni to załatwiać, nie na tej sali. Ich jedyny koalicjant to są Węgry, najbardziej toksyczny rząd w Europie. Sprawdźcie fakty w tej sprawie. Nie poszło im, nie znaleźli żadnego poparcia w Unii Europejskiej, tylko Orban. Oni nie są w stanie żadnej sprawy załatwić bez Orbana, a Orban ich i niestety Polskę ciągnie na dno. To jest istota tej sprawy. I panie i panowie, zastanówcie się, jak to jest, że może być premier Włoch, prawicowa, która zadba o włoskie interesy. I zastanówcie się, jak to jest, że może być premier Grecji, który zadba o greckie interesy i który zrobi koalicję. I zastanówcie się, jak to jest, że polskich interesów polski premier nie jest w stanie wybronić, a potem przychodzi tutaj i sprawia wrażenie, że jeżeli sobie tutaj pogada, to załatwi. Nie. My twardo oczekujemy od rządu skuteczności na forum Unii Europejskiej. Zagrajcie wreszcie na miarę ambicji Polaków. Zagrajcie na miarę aspiracji Polek i Polaków. Nie wstydźcie się. Powiedzcie, że poniesiecie całkowitą porażkę. Nie umiecie. Nie umiecie prowadzić polityki w Europie. Nie umiecie prowadzić polityki na miarę polskiej racji stanu. Bo wy nie rozumiecie, co to jest polska racja stanu. Dla was liczy się racja waszej partii, dla was liczą się wasze małe interesy, dla was liczą się miliony dla rodziny. To jest istota waszej polityki. Żądamy stworzenia europejskiej koalicji na rzecz polskich interesów także. I nie odpuścimy wam tego.